był jakiś potężny wypadek i będzie gruby hardcore, także ciekawe co nas tutaj czeka. Trafiliśmy na korek, ale nie na ten, którego się spodziewaliśmy. To jest 60 litrów po 6,20, około 4 stówek. 560, 590, 600, 1200. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. To jest ostatni dzień naszego urlopu w Chłapowie i za chwilę zbieramy się do domu tak naprawdę. Pozostało nam zebrać tutaj przedsionek, spakować do przyczepy, poodpinać ją i tak dalej, zjeść śniadanko i ruszać. Ja wybieram się teraz do Biedronki po jakiegoś owoca do owsianki, bo tego nam brakuje w tym momencie, żeby pożywić się przed podróżą, która będzie z pewnością bardzo, bardzo ciekawa, dlatego zapraszam Was na dzisiejszy film. Was zapraszam bardzo serdecznie, na którym podsumujemy sobie ten wyjazd. Opowiem, jak to tutaj nam się żyło na tym kempingu i co najważniejsze, ile to wszystko kosztowało. Oczywiście przed samym odjazdem trzeba opróżnić sobie zbiornik, ale to zrobiłem po zmywaniu. I oczywiście zabrać ze sobą trochę wody na drogę, bo to może się przydać. I opróżnić toaletę kasetową, bo kibelek musi być pusty. Tutaj na kempingu jest najlepiej dostosowany do tego miejsce. Zawsze o tym mówię, więc najlepiej tutaj się tego pozbyć. A ja idę do Żabki. Nie ma co robić pustych przebiegów, więc w drodze do Żabki pozbędziemy się śmieci. Dwie dyszki wydane, woda na drogę kupiona, banany do owsianki i lecimy. Robota zrobiona, trzeba się ogarnąć, zjeść śniadanie i ruszamy. Pyszne, pożywne śniadanko od Zuzanny, czyli owsianka z masłem orzechowym, bananem i rodzynkami. Nie, to jest żurawina. Uwielbiam owsianki mojej żony. Po jedzeniu szybki serwis, pakowanie, zapinanie i odjazd. Pakowanie tego przedsionka, bo mam go przed przyczepą jeszcze i te pojemniki na zbiorniki na szarą i czystą wodę. A u nas tak to wygląda, że łóżko zostaje rozłożone na podróż. Tu mamy już wszystko zgarnięte. Tu jest kilka rzeczy do zabrania do przyczepy. A to wszystko dlatego, że dzisiaj mieliśmy pobudkę dzięki temu panu o 5:40. I od tego czasu już sobie nie śpimy, nie drzemiemy. Tylko trochę poogarnialiśmy już wcześniej, nie nagrywałem wszystkiego od samego rana, ale no mieliśmy czas na to, żeby się tym wszystkim tutaj dookoła zająć. A co się wiąże z tym? A to, że za chwilę młodzież będzie spała, a dzisiaj mamy 24 czerwca, sobota, 8:08. Jest 8:08 i młodzież dzięki temu, że tak wcześnie się obudziła, być może da nam teraz trochę więcej czasu na przejazd i liczymy na to, że chociaż ze 2 godzinki pośpi w samochodzie za pierwszym razem, więc nadrobimy sobie tej drogi, a co dalej to zobaczymy. W tym kierunku jechaliśmy 8,5 godziny z domu, 400 km. Mam nadzieję, że skrócimy ten czas w drodze powrotnej, ale to się okaże. Na dzisiejszym filmie zobaczycie, jak to przebiega. Odpinam sobie wodę pierwsze co, ponieważ już mi się nie przyda. Zbiornik razem z pompką lądują pod prysznicem. Następnie pozbędziemy się pojemnika na szarą wodę i tej szarej wody z środka. Teraz schowamy sobie do bakisty namiot, krzesełka i wszystko, co tutaj powinno się znaleźć. I ostateczny ruch, jeśli chodzi o odłączanie przyczepy od sieci wodno-kanalizacyjno-prądowej, to właśnie prąd.
teraz pozbędę się jeszcze kibelka i odjeżdżamy. Kasety toalety wyciągamy stąd, ale tego serwisu nie będę wam pokazywał, bo jest to nieprzyjemne. To co, słuchajcie, rodzinka spakowana i ruszamy. Godzinę mamy... Czemu to się nie chce? 8:48, także start podróży. Żegnamy kemping, siemano, puste parcele. Dzisiaj wszyscy zaczynają urlopować, a my kończymy. Baju! Słuchajcie, na dzień dobry, przy wyjeździe tutaj pan, który jakby w tym momencie kieruje trochę ruchem na kemping, wpuszcza, wypuszcza, sprawdza te bilety, czy na pewno jest opłacone, czy nie chcemy uciec, to generalnie poinformował nas, że w Redzie, czyli w miejscowości, przez którą musimy jakby się przebić, żeby dojechać do Gdańska, do autostrady, był jakiś potężny wypadek i będzie gruby hardcore, także ciekawe, co nas tutaj czeka. Tego się nie spodziewaliśmy, nie jest to miła informacja, ale no nic. Trzymajcie kciuki. Nawigacja pokazuje 4 godziny w sumie. 3 godziny 54 minuty, jak ja bardzo bym chciał, żeby to tak wyglądało, no niestety. Z przyczepą Mikołaj. Przyczepa jedno, obciążenie czasowe i Mikołaj drugie. Właśnie nam usnął, tak, to jest taka cenna informacja. Mieliśmy nadzieję, że uśnie chwilę później, ale wstał bardzo wcześnie, tak jak wspominałem wam wcześniej, więc miejmy nadzieję, że chociaż pośpi trochę. Aktualizacja. Po niedługim czasie od wyjazdu, bo w sumie minęło jakieś 20 minut, dojechaliśmy do Redy. I ten odcinek tutaj świeci nam się na czerwono. Ciekaw jestem, jak długo ten odcinek tutaj będziemy przejeżdżać, ale dam wam znać. Dzwon Galanty, ale całe szczęście puścili wahadłówkę. Jeden pas jest zablokowany, jak widzieliście. Auto rozbite, chyba czołóweczka jakaś była. Ale jedziemy, także nie było źle. Aktualizacja z drogi. Jednak trafiliśmy na korek, ale nie na ten, którego się spodziewaliśmy. Na drodze pomiędzy Redą a Gdańskiem, zjazdy, niezjazdy i tak dalej, jakaś tu obwodnica, ludzie jadą do pracy, jest takie zagęszczenie ruchu, że masakra. I toczymy się, ale nie będzie tak źle, nawigacja pokazuje, że 10 minut takiego tutaj korka. Przed nami, więc właśnie nasza nadzieja na spanko młodzieży i trochę nadrobienie drogi prysnęła, czar prysł. Jesteśmy cały czas w tym korku pod Gdańskiem, młodzież pospała godzinę 10 i się właśnie obudził. Na razie nie ma awantury, a mieliśmy, naprawdę mieliśmy nadzieję, że to potrwa ze 2 godziny, nie? No niestety tutaj, kurczę, nie włączamy klimatyzacji w samochodzie, więc są otwarte okna. Być może ten hałas przejeżdżających samochodów i tak dalej. Ciężko powiedzieć, no trudno się mówi. Żyje się dalej. Jedziemy. 3 na godzinę. Toddler. Motocyklem to mają dobrze. Jak jest korek, to cisną sobie po środeczku i...
No i słuchajcie, mniej więcej po przejechaniu około 100 km, czyli w jednej czwartej drogi jesteśmy, zrobiliśmy pierwszy postój. Postój na Siusiu. Młodzież całkiem fajnie znosi tutaj. Całkiem fajnie znosi to ten przejazd. Od kiedy się obudził od Gdańska, dojechaliśmy już gdzieś na zjazd Malbork był. No, Pelplin jakiś i tak dalej, więc 100 km, 300 km od domu jesteśmy w tym momencie. O, tak to wygląda. Godzinkę mamy, słuchajcie, 11:15 i teraz zrobimy sobie chwilę przerwy właśnie i na rozprostowanie kości i takich tam. Młodzież spokojna, ruszamy dalej, minęło 3 minutki, ale chciałbym wam pokazać, że tutaj rozstawiło się taka ciężarówka. Za bardzo pewnie tego nie widać. Inspekcji transportu ruchu drogowego kontrolowali przed chwilą autokar Rainbow, także szukają jakichś przemytników i innych wariatów. Ale nic, ruszamy. Wsadź wletkę. Hop. No i słuchajcie, niewiele dalej, bo przejechaliśmy dosłownie kilkanaście kilometrów, chyba to jest nawet kolejny mob. Młodzież już się na tyle piekliła, że postanowiliśmy się zatrzymać. Zrobimy sobie kawę, młody trochę powalczy, trochę poćwiczy, potrenuje i tak dalej. Ja się przeszedłem teraz z pieskiem, trochę tutaj... Pies mieszczuch, nie wchodzi na trawnik w ogóle. Co za pies. Tutaj chodź Bledka, chodź. To jest kawał trawnika, z którego skorzystamy. I co? No i tutaj z tego miejsca dla podróżnych. MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych. Tak jest skrót i takie jest rozwinięcie. Głupoty gadam, ale cóż. No z tego miejsca mogę wam powiedzieć, że... Rzeżucha. A tak serio, to co chciałem wam powiedzieć, to to, że będąc tutaj na autostradzie, na MOP-ie, podliczyłem sobie koszty tego przejazdu, tranzytu. A mianowicie autostrada 71 zł w tamtą stronę. Raz zjeżdżaliśmy na port Kopytkowo i płaciliśmy jakby dwa razy. Wydaje mi się, że w tą stronę koszt będzie taki sam, pomimo że przejedziemy ten odcinek na raz. Więc można policzyć 142 zł, 140 w zaokrągleniu za przejazd autostradą. I do tego 800 km to jest cały zbiornik naszego paliwka, diesla konkretnie. To jest 60 litrów po 6,20, około 4 stówek, czyli 540 zł koszt transportu. I po kilku minutach chillowanka, jednak bez kawusi. Kawę napijemy się później na karmieniu Mikołaja. Zbieramy się. Spróbujemy, mam nadzieję, chociaż na dwa mopy. Jeden minąć, na drugi zjechać. Ja też. I tak, jak widzicie w tle, zestaw zaparkowany na kolejnym mopie, ale udało nam się przejechać trochę więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ Miki jeszcze przysnął, tak się denerwował i przysnął. Zostało nam w tym momencie 130 km do domu i ta podróż przebiega o wiele lepiej niż w drodze nad morze na ten urlop, więc jesteśmy naprawdę zadowoleni i w tym momencie mamy przerwę na kawusie. Zuzanna właśnie tutaj przygotowuje kawusie. Nie przygotowuję, bo gaz zakręciłeś. A, no to gaz, pamiętajcie, żeby na podróż zakręcać. I Miki sobie tutaj trenuje, ćwiczy. I to również jest czas, że on będzie sobie jadł. Jest chwilę przed 14. Powiem wam dokładnie, jak to wygląda. 13:50. Dojechalibyśmy dużo dalej. Myślę, że stówka by nam została do domu, a nie 130, gdyby nie korek, w którym staliśmy na obwodnicy Gdańska. I tak to właśnie wygląda, że to nas zatrzymało. Ale nic, całe szczęście Miki tutaj fajnie nam się sprawuje w tej podróży. I jedziemy elegancko do celu. Gaz mamy oczywiście w bakiście, więc sobie ją otworzę i odpalę gazoleum. Gaz puszczony, można robić kawusie. Miki, uśmiech. Nie,
Jesteś w ukrytej kamerze. Nie, no nie jest taka ukryta. A jak już jesteśmy w temacie spania tego młodego człowieka tutaj po mojej lewicy, to chciałbym wam powiedzieć koszty noclegowania, czyli koszt... Też byś chciał powiedzieć? Coś dodać? Tak, koszt noclegu na kempingu Horyzont w tym roku, w sezonie 2023, to był czas już sezonu wysokiego, kosztował nas dokładnie, słuchajcie, mam tutaj paragon, ale mam tylko jeden paragon, ponieważ nasz nocleg był podzielony na dwa. Na dwa etapy był podzielony ten wyjazd, ponieważ najpierw zapłaciliśmy do wtorku, bo nie wiedzieliśmy, jak długo zostaniemy, i później od wtorku do soboty. I do wtorku zapłaciliśmy, słuchajcie, 560 zł od soboty do wtorku. I później dopłaty wyszło 674 zł plus 31 zł opłaty klimatycznej. Czyli łączny koszt kempingowania to jest 1265 zł, jeżeli dobrze myślę. 560, 590, 600, 1200, no 1270 zł. A więc przy wyjeździe od soboty do soboty z takim kosztem za taką parcelę VIP musicie się liczyć. Te parcele trochę bliżej kosztowały po 10 zł mniej za dobę, więc w sumie na całym wyjeździe byłoby to 70 zł w naszym przypadku, więc w sumie niewiele. Niewiele mniej, a te miejscówki były naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne, prawda, kochanie? Prawda. I a propos spania, to muszę wam powiedzieć, że rozłożony wyrów w przyczepie kempingowej na czas podróży jest idealnym rozwiązaniem, kiedy możesz sobie tutaj wejść, poleżeć, poćwiczyć z synem, potrenować, napić się kawusi z żoną, po prostu bajka, chwila wytchnienia w tej podróży. No i teraz koszt jeden z wielu, a w sumie najważniejszy, czyli nie najwyższy, ale najważniejszy, jedzonko. Tak jak widzicie, Mikołaj jest w trakcie jedzenia, więc w tym czasie chciałbym wam powiedzieć, ile wydaliśmy na jedzenie. I słuchajcie, podczas tego wyjazdu na jedzonko w restauracjach oraz w przyczepie, czyli różne zakupy w żabce, owsianeczki, jak jedliśmy kanapeczki i inne rzeczy, wydaliśmy w sumie około 1000 zł. No nie jeden by powiedział, że to dużo, ktoś inny powie, że to mało. Jak dla mnie jest to w sam raz. Gdybyśmy stołowali się i jadali tylko ryby w tych restauracjach, to koszt takiego jednego obiadu dla dwóch osób to jest 150 zł razy 7 dni, to tylko obiady by 1000 zł zjadły, tak? Więc na pewno można było wydać więcej, ale można było też oszczędzić, jeść w barach jakichś mlecznych, jeść takie zestawy dnia obiadowe czy coś, no ale my to trochę pomieszaliśmy, wymieszaliśmy, zjedliśmy trochę tu, a trochę tam, trochę taniej, trochę drożej, kebabik wyszedł taniej, rybka wyszła drożej i tak sumarycznie to się plasuje na poziomie 1000 zł. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnących róż. Na uliczki te, słuchajcie, jesteśmy u siebie pod blokiem, z tyłu w tle widać nasz blok, czyli dojechaliśmy cali i zdrowi. I w związku z tym tutaj pod tym pięknym krzakiem róż chciałbym wam powiedzieć, że dziękuję za to, że byliście razem z nami na tej podróży. Subskrybujcie kanał, ponieważ każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne, więc razem możemy zrobić coś fajnego. I podsumowując ten wyjazd, łącznie wydaliśmy 2800 zł około plus minus 3000. Można tutaj zaokrąglić śmiało, myślę. Jest to dosyć fajny wynik, jak na tygodniowe wczasy. 2 plus 1 plus pies. Oczywiście Mikołaj na razie nie jest wymagający. Nie wydaliśmy dużo kasy na różne atrakcje i tak dalej, ponieważ młodzież jeszcze tego nie wymaga i nie potrzebuje. Na pewno ze starszym dzieckiem, dzieciństwem chciałbym powiedzieć, trzeba tych pieniążków szykować trochę więcej. Ja w tym momencie biorę się za rozpakowywanie przyczepy, noszenie do domu. Zuzia tam zajmuje się już w domu Mikołajem. Całe szczęście tutaj ten ostatni odcinek po jedzeniu Miki elegancko nam przespał, także trochę się pobawił, pogadał, przespał i dojechaliśmy. Dojechaliśmy prosto pod dom i obudził się centralnie 100 metrów od domu, także bajkowa podróż. Jest godzina około 16, nie mam w tym momencie przy sobie zegarka, ale około 16, więc dużo, dużo lepiej przebiegła ta podróż. Dwie godzinki krócej jechaliśmy niż w tamtą stronę, więc dzięki ci, Miki. I co? I do zobaczenia na kolejnej podróży. Trzymajcie się, hej!